Dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Upgrading Impactu. Zapraszamy na do sali konferencyjnej. Ja zapraszam, nie zapraszamy. Znaczy zapraszamy z Kasprem, bo kręci. Tu jest sala konferencyjna, na razie zrobiliśmy sobie składzik, wiadomo, bo czegoś trzeba zacząć. Z tego składziku będziemy nosić meble do różnych innych pokoi, a tutaj będzie długi stół i krzesła, bo to będzie sala konferencyjna. Także zapraszam do kuchni, która na razie też jest jeszcze prowizoryczna, ale mamy mikrofalówkę, tak jak mieliśmy, nic nie spaliło się od tamtego czasu, jak ostatnio nagrywaliśmy. Ale już są powoli, zaczynają być dywany. Przepraszam, że nie stoi na parapecie, ale udało nam się zabrać stół. Więc stół jest gitarka i na nim stoi mikrofala, a parapety są odmalowane, zresztą tak jak w Framundze. Zapraszam do chillerni, której już jest dywanik mięciutki, grubiutki, jak ja. Są pufy, można siedzieć, chillować, będzie rzutnik na parapecie, tu będziemy sobie oglądać filmy. Generalnie miód malina, tu trzeba uważać, bo malujemy gablotkę, w której będą wywieszane rzeczy, które się w Impakcie dzieją i będzie przed drzwiami. Jak widzicie, położyliśmy w korytarzu wykładzinę elegancką. Framugi odmalowane. Tak jest. Po pięknej wykładzinie, po korytarzu idziemy już do biura, które cały czas wygląda coraz bardziej jak biuro. Jeszcze nie do końca, ale już jest naprawdę 90% zrobione. Piękna wykładzina, biurka, poczekalnia dla petentów, komputery, szmery, bajery, stolik kawowy, jeszcze nie ma kawy, ale już jest stolik. Na balkon na razie nie wychodzimy, bo jest syf, ale tutaj jest pięknie. I mamy jeszcze jeden pokój, jak może kojarzycie, jest nim studio. Tutaj będzie studio. No i jak zauważyliście, nie ma nigdzie żadnych pieców akumulacyjnych, nie ma tego całego dziadostwa, wyrzuciliśmy to. I będziemy kłaść nową instalację cieplną, tylko jeszcze nie dzisiaj, ale ona nadejdzie, a póki co grzejemy się ciepłymi bluzami i jest nam to bardzo. A dzisiaj będziemy tę oto wykładzinę wykładać w sali konferencyjnej, będziemy też malować drzwi i zrobimy kawałek wykładziny na wejściu do Impaktu, żeby można było spokojnie zdjąć sobie buty, założyć fajne ciapki i chodzić sobie po Impakcie jak po domu. Także zabieramy się do działania i go! Bardzo, skończyliśmy. Tak wygląda wykładzina w sali konferencyjnej i jest idealna. Właśnie wnosimy meble do sali konferencyjnej, ponieważ jest tutaj. Obiecaliśmy impaktowy Q&A. Zapraszam. Mamy kilka pytanek, na których dzisiaj odpowiemy. Piotr będzie je czytał, ponieważ on ma dostęp do naszego impaktowego Instagrama, na którego serdecznie zapraszamy. Słuchajcie, mamy bardzo dużo odpowiedzi od Was. Mogę nawet pokazać, jak się przewija. I zaczniemy z pierwszym pytaniem. Ile nam zostało do końca remontu? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę wcale nie liczymy tego w dniach, tylko w robocie, którą trzeba zrobić, a że nie jesteśmy tutaj codziennie, poza tym jest pandemia, ciężko nam pogodzić wszystkim jeden dzień w tygodniu, żeby przyjść i robić. W każdym razie mamy nadzieję, że do końca roku zaprosimy Was wszystkich na Wigilię, a może i wcześniej na jakąś tak zwaną parapetówkę, żebyśmy tu sobie tutaj wszyscy przyszli i zobaczyli, ile serca i pracy włożyliśmy w ten lokal.
żeby był dla was, dla nas i dla wszystkich, którzy będą zainteresowani tym, żeby coś jest jeszcze taki, że tak naprawdę nasze zakończenie remontu zależy od tego, jak szybko zdołamy pozyskać niektóre materiały, których tak naprawdę, bez których tak naprawdę nie damy rady skończyć, jak meble do studia, jak jeszcze kilka wykładzin, jak płytki na taras, które musimy porobić, więc tak naprawdę wiele jest rzeczy, które nie zależy od nas. Wszystko w tym kierunku, żeby jak najszybciej to wszystko pozyskać, ogarnąć i kończyć, bo do końca roku na pewno musimy to zrobić. No i to się wiąże z kolejnym pytaniem. Skąd materiały? Mam materiały z naszego byłego lokalu na Leśnej 7. Mamy bardzo dużo mebli, które stamtąd przetransportowaliśmy naszym niesamowitym i pięknym marzeniobusem, który tu widzimy. A także od Regionalnego Centrum Wolontariatu mamy szafę i stół. Od ludzi, którzy się zgłosili na Facebooku, mamy też płytki, którymi będziemy wykładać balkon, bo jeszcze nie jest zrobiony, łazienkę, która też jeszcze nie jest zrobiona. Mamy też bardzo dużo rzeczy z OLX-a za darmo. Chcielibyśmy też bardzo podziękować Karolowi Brzezińskiemu i jego rodzinie, która przekazała nam wszystkie szafki do kuchni. I bardzo dziękujemy. Bardzo ważna sprawa, farby, bez których nie pomalowalibyśmy tych 110 metrów przestrzeni. Mamy ze sklepu z farbami. Niesamowite, ale tak jest. Sklep z farbami znajduje się na Wapiennikowej. I dali nam 90 litrów farby za darmo, białej, którą zużyliśmy całą. Mamy też 6 litrów bardzo ładnej niebieskiej farby. Mamy też od Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów. I będziecie sobie mogli zobaczyć ten piękny niebieski kolor, jak przyjdziecie pierwszy raz. A kiedy to będzie, to tak jak w poprzednim pytaniu, tak jak na poprzednim pytaniu odpowiadaliśmy. Gdzie jest ta zacna miejscówka? To jest kolejne pytanie i odpowiedź brzmi na Mickiewicza 1 na rogu placu apteką, w której teraz znajduje się cukiernia. Fabryka cukierków, to nie jest cukiernia. Fabryka cukierków, w której są robione cukierki. Na naszym balkonie jeszcze nie ma co prawda baneru, ale już podejrzewam, że w najbliższym czasie się pojawi. Pojawiła się nasza już oficjalna tabliczka, którą możecie zauważyć z deptaka, idąc po pięknej ulicy Mickiewicza. Przerzedziły nam się szeregi. Oskar poszedł dalej robić księgowość, tak jak to ma w zwyczaju. Kolejne pytanie. Ile osób pracuje przy remoncie? Wszystkich bym pewnie o kimś zapomniał, więc listę macie tutaj. I lecimy do następnego pytania. Kolejne pytanko, skąd ta siedziba? Po 3 latach działalności Impaktu stwierdziliśmy, że nasze 14 metrów, które jest na Leśnej, troszkę nam nie wystarcza. W związku z tym przenosimy się do prawie 10-krotnie większego lokalu, który stał przez 2 lata. Na stronie Miejskiego Zarządu Budynków zobaczyliśmy, że są lokale użytkowe do wynajęcia. Spotkaliśmy się z dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków, uzgodniliśmy warunki, no i tak wynajmujemy teraz ten lokal i remontujemy go sobie krok. Kolejne pytanko, jak się pracuje, czy fajna atmosfera i czy ludzie fajni? Co to jest w ogóle za pytanie? Oczywiście, że jest fajna atmosfera i fajni ludzie i zapraszamy sobie. U nas fajna atmosfera i bardzo dobrze nam się wszystkim razem pracuje. I nie tylko pracuję, ale też myślę, że gdyby nie było takiej atmosferki, jak przez tyle lat sobie wypracowaliśmy, to nie byłoby nas tutaj, nie byłoby takiego składu i na pewno ta rodzina, którą stworzyliśmy, nie byłaby aż tak duża, jak jest teraz. Jakie następne wyzwanie postawi sobie Impact po skończeniu remontu? Puściliśmy projekt do Europejskiego Korpusu Solidarności pod tytułem Impact in Rap i planujemy zrobienie studia w pokoju obok, za ścianą, w którym będziemy tworzyć muzykę, głównie hip-hop, ale nie ograniczamy się co do gatunku. Kolejnym naszym wyzwaniem, jakie sobie postawimy, to tak naprawdę dalsza realizacja projektu Marzeniobus, czyli naszego cudownego busika, którym jeździmy wszędzie, gdzie się tylko da, a na przyszłą wiosnę będziemy jeździć po szkołach, jeżeli będą otwarte i mamy nadzieję, że będą. Z naszym programem edukacyjnym, który już wkrótce wam ogłosimy. Plus jeszcze sami widzicie, jak wygląda sytuacja za oknem. Sami nie wiemy, kiedy będziemy mogli zacząć planować jakieś wydarzenia, gdzie spotkamy się fizycznie. Będziemy dostarczali wam materiały z tego, co robimy. I gdzie to robimy? Na naszym impaktowym YouTubie, na którym teraz właśnie oglądacie ten kanał. Zasubskrybujcie tu na dole. Maćka, jak narodził się pomysł, by stworzyć taką organizację? Pomysł tak naprawdę narodził się
4 lata temu, jak nie 5. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym młodzież mogłaby się rozwijać i realizować swoje pasje i odkrywać siebie przede wszystkim, bo tak naprawdę, żeby realizować swoje pasje, to trzeba je najpierw znać, a żeby je poznać, to trzeba znać siebie. Więc chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym takie poznawanie siebie jest możliwe i no, mamy nadzieję, że nam się to udało. A poza tym mi osobiście, jako dorosłemu już człowiekowi, zawsze brakowało takiego miejsca w Kielcach, jak sam byłem mały i młody. W związku z tym chciałem coś takiego stworzyć tutaj. No i się to dzieje przynajmniej. Bo nie wiem, czy wszyscy są tego świadomi, ale my tak naprawdę pojawiliśmy się stosunkowo niedawno w Impakcie. Przypomnę dobrze, było to jakieś 3 lata temu. Wtedy jeszcze bez Piotrka byliśmy grupą znajomych, którzy po prostu chcieli zrobić coś więcej niż siedzieć. Zawsze mieliśmy jakiś inny pomysł na siebie i wtedy pojawił się Piotrek. Z tego co pamiętam, było to przy okazji pisania projektu z Mali. Naprawdę nasze pierwsze wydarzenie, które zorganizowaliśmy od A do Z. Wtedy pojawił się Piotruś, wtedy wciągnął nas w ten świat, pokazał jak to wszystko funkcjonuje. No i teraz już razem, wspólnie z naszym ekipowym tatusiem spełniamy marzenia, co tu dużo mówić, kochani. Impact to jest miejsce, że co pojawi się w naszej głowie, to zrobimy. I tyle. Sky is the limit. Czy będą organizowane jakieś spotkania, pyta się Ola. I mogę powiedzieć tyle, że na pewno coś zorganizujemy do końca roku. Przynajmniej 2 wydarzenia. Jedno to Wigilia, na którą chcemy też Was wszystkich serdecznie zaprosić. I to będą... Mam nadzieję, że to już nie będą chrzciny Impaktu, w sensie, że już wcześniej ochrzcimy sobie ten lokal, więc szykuje się park, szykuje się Wigilia, a może i jakaś filmowa noc, może coś sobie obejrzymy wspólnie, tak po prostu na chillu, żeby posiedzieć. Zobaczymy, czy pozwoli nam na to pandemia, ale w razie czego my jesteśmy otwarci na wszelkie. Poszukujemy nowych wolontariuszy? Zawsze poszukujemy wolontariuszy, tym bardziej, że mamy multum roboty, nie tylko tutaj przy remoncie, ale w ogóle, żeby zmieniać świat. Więc jeżeli ktokolwiek z Was chciałby zmienić świat w jakiś sposób i macie na to pomysł, to zapraszamy do nas. Zgłoszenia możecie wysyłać na maila, tutaj się pojawia. Czy nowa siedziba jest już gotowa? Oczywiście, że nie. Co? Szkoda, że nie ma z nami wszystkich, którzy w Impakcie są, bo jest nas zdecydowanie więcej, ale póki co jest nas 3 i Oskar, który musi...